Witajcie w krótkim filmie informacyjnym, więc tak, był plan taki, szybkie podniesienie mocy w golfie, więc najszybciej jest to zrobić, założyć taki sterownik. Jest to sterownik z silnika 180 koni AJL, który był w A4. No i powiem wam, jak wyglądała sytuacja. Miałem właśnie dzisiaj filmik nagrać, tylko że tutaj po prostu jest taki problem, że w hełmie widzę, nie potrafi nikt immobilizera usunąć z tego. I założyłem go sobie dzisiaj rano do samochodu. No ale jadę nim, coś kurde się dziwnie zachowuje. Ogólnie to pierwszy fachowiec nie ogarnął w ogóle tematu, nie, auto nie odpalał, jak usunął immobilizer. Więc dałem do drugiego, po drugim fachowcu auto odpalało. Ale dzisiaj go zakładam i coś kurde nie chcę, nie za bardzo chcę jechać, więc i w ogóle doładowanie miałem tylko 0,3, coś silnik strasznie szarpał, a nie mam akurat FETUDESa, musiałem się ulać do Solara, bo to Solara kolega to robił akurat. I po prostu zaraz wam wkleję, jaki błąd jest. Jest błąd pamięci ROM. No i nie da się go wykasować w ogóle. W tamtym starym sterowniku, to zaraz wam wrzucę zdjęcie, tutaj jest jakiś chyba emulator założony. Nie wiem, czy to wystarczyło, może ten emulator przelutować do tego, nie mam pojęcia. To możecie zobaczyć, jaki to jest auto. A4, 2000 rok niby. 1,8 benzyna. Ogólnie kod silnika AJR. On nie jest jeszcze na flaszu, jest na tej pamięci jednokrotnego zapisu bodajże. Dlatego jutro postaram się to jakoś załatwić, bo sterownik kosztował mnie 200 i 200 zdjęcie mobilizera, także nie wiem, czy gościu to... Nie wiem, no nie rozumiem, jak można w takim starym sterowniku, który ma 25 lat, nie umieć mobilizera zdjąć. Jeszcze wziąć za to 200 zł, no ale... Dużo rzeczy tutaj w tym samochodzie, dzięki temu, że mnie nie ma, po prostu jest nie tak zrobionych, jak ma być. Łącznie z tym sterownikiem. Także jeżeli uda mi się to jutro ogarnąć, to wrzucę filmik, czy to w ogóle jeździ. No bo na tym to niestety nie jeździ. A jeszcze wam pokażę, o czym będą następne filmiki. Więc tu zakupiłem silnik testowy. Jak widać, jest to 126p na module. No, będę go starał się troszeczkę podremontować, bo pewnie tam coś już pewnie przepuszcza, połyka olej, pewnie nie ma pierścieni, ale mam nowy tłumiczek Polmostrów, więc jest fajnie. No, jak widać, olej wycieka z niego tutaj. Zamontuję go na jakieś ramię. Tutaj mamy o tyle dobrze, że jest chłodzony powietrzem. Więc prawdopodobnie się będzie szybko nagrzewał, jest alternator. Nie trzeba tu za wiele w nim podłączać i ma od razu wydech. To będzie kolejny filmik, któryś tam z kolejnych filmików na temat tego. A następny filmik to będzie, jak zamontować takie zaciski. To są pewnie temat wam znany, co niektórym. To są zaciski z A6C6. Pod tarcze 320, ale one będą zamontowane na tarczach 345 i będą zamontowane na zwrotnicy żeliwnej na wąskim rozstawie śrub, bo tu jest pod szeroki rozstaw. Także tyle z filmów informacyjnych. Także do następnego, pozdrawiam, cześć.